O, słuchajcie, słuchajcie. Rynek ezoteryczny w Polsce jest warty 2 miliardy złotych rocznie. Tyle pieniędzy ludzie zostawiają różnym wróżkom, przepowiadaczom z tarota, z kul i innych części ciała. Ale jeszcze większy jest rynek uzdrawiaczy, wiecie? Ręce, które leczą, oczy, które patrzą, usta, które całują, uszy, które strzygą na zero. Przykładem może być słynny polski uzdrawiacz indyjski Pampa Rampam, Rampa Rampam. Tak naprawdę Cecyl Parzydło, no ale poszlibyście się do Parzydły leczyć? No właśnie. No i on leczy w Polsce nogami, prawą i lewą, chociaż prawą ma lepszą. Do niego trzeba się wystarać o podwójne zaproszenie, bo leczy dwoma nogami. Prawą leczy choroby przewlekłe, jak tasiemiec, liszaj, ucieczki z domu. Lewą daje pobudającego do życia potężnego kopa. Niektórzy wróżbici są po prostu, słuchajcie, niewiarygodni. Potrafią wszystko przewidzieć. Należą do nich jasnowidze z największego w Polsce rynku ezoteryki parabankowo-giełdowej. Ten rynek pochłania rocznie oszczędności wielu pokoleń. Ci na ekonomiczni jasnowidze wróżą coś za dużą kasę, a następnie za jeszcze większą tłumaczą, dlaczego ich wróżby się nie spełniły. A jak im trochę jeszcze zapłacisz, to dodatkowo każą ci sobie ufać. A jak im jeszcze dorzucisz, to uciekną przed sprawiedliwością. A teraz uwaga, uwaga, kto nam prześle skan dowodu osobistego i 100 zł, to powiemy mu, jak się nazywa.